40 załóg tandemowych, które przyjechały z różnych stron Polski z zawodnikami niepełnosprawnymi i słabowidzącymi, stanęło do rywalizacji w kryterium ulicznym, które odbyło się w Kłodzku w ramach 14 wyścigu w kolarstwie tandemowym po ziemi kłodzkiej o puchar starosty powiatu kłodzkiego. Kto jest organizatorem takiego wyścigu? Głównym organizatorem, że tak powiem, Związek Kultury Fizycznej Olimp i drugi organizator, który tak faktycznie organizuje ten wyścig, czyli to jest Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych w Staty Kłodzko, ponieważ my tutaj jesteśmy gospodarzami, więc w imieniu Związku Kultury Fizycznej Olimp w Warszawie my tutaj ten wyścig organizujemy. Wyścig w kolarstwie tandemowym był trzyetapowy. Rozpoczął się jazdą indywidualną na czas w Dusznikach Zdroju. Drugi etap był typowo górski i przebiegał przez miejscowości Jaszkową Górną, Drożków i Rogówek. Po dwóch etapach, zgodnie z oczekiwaniami, liderami wyścigu byli aktualni mistrzowie świata w kolarstwie tandemowym. Wśród mężczyzn Marcin Polak i Michał Ładosz z Hetmana Lublin. A wśród kobiet Iwona Podkościelna i Aleksandra Wnuczek. Etap w Kłodzku był kryterium ulicznym i był ostatnim, trzecim etapem tego wyścigu. Start i meta była na ulicy Okrzei obok sanepidu. Kryterium uliczne w Kłodzku rozegrane było na dystansie 41 km, czyli 25 okrążeń dla kobiet i 50 km, czyli 30 okrążeń dla mężczyzn. Co 5 okrążeń rozgrywany był lotny finisz, premiowany dla trzech pierwszych zawodników na mecie, punktami w ilości 3, 2, 1. Zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn w kryterium dominowali liderzy po dwóch etapach. W kategorii kobiet tandem Iwona Podkościelna, Aleksandra Wnuczek, a w kategorii mężczyzn duet Marcin Polak i Michał Ładosz. Mistrzynie świata Iwona Podkościelna i Aleksandra Wnuczek szybko zgubiły swoje rywalki i nie miały żadnych kłopotów ze zdobywaniem kolejnych punktów i zwycięstwem wyścigu. Jesteśmy już po ponad dwutygodniowym zgrupowaniu w Zieleńcu, więc każdy kilometr więcej na wyścigu to już jest bardzo ciężko. Starałyśmy się przez większość wyścigu utrzymać w grupie panów. No, pod koniec już było bardzo ciężko. Chyba w połowie. Co zadecydowało o waszym zwycięstwie? Wśród kobiet. Tak. No myślę, że dyspozycja. My się szykujemy do Mistrzostw Świata, które odbędą się za 2 tygodnie w USA i teraz już powinniśmy być w takiej dość dobrej dyspozycji, więc liczyłyśmy na jak najlepszy występ. W kategorii mężczyzn walka była bardziej zacięta, ale tylko w pierwszej fazie wyścigu. Po trzech lotnych finiszach najwięcej punktów zgromadził tandem Piotr Kołodziejczuk i Paweł Kowalkowski. Potem nastąpił atak mistrzów świata Marcina Polaka i Michała Ładosza, którzy wypracowali prawie dwuminutową przewagę nad rywalami. Wygrali wszystkie pozostałe finisze, kryterium w Kłodzku i cały wyścig. Trasa selektywna, ciężka technicznie, wiele zakrętów. No niebezpieczna, jeżeli chodzi o tandem, ponieważ to dłuższy rower. Jak traktujecie ten wyścig? Jakie on ma znaczenie dla Was? To jest wyścig przygotowawczy do Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, które mamy na koniec sierpnia, więc jesteśmy w Zieleńcu już 2 tygodnie, jeszcze zostajemy tydzień czasu. Traktujemy to jako trening, przygotowanie po prostu. I dzisiaj wygraliście ten prolog. Jak taktycznie to rozwiązaliście? Bo ja zauważyłem, że chyba przez cały ten prolog prowadziliście, prawda? Staraliśmy się być w czołówce, ponieważ zakręty powodują niebezpieczeństwo kraksy. To nie jest potrzebne przed Mistrzostwami Świata. A w momencie, kiedy zrobiło się ciężko, trzeba było zaatakować, pojechać swoje. Końcowa klasyfikacja kryterium ulicznego w Kłodzku przedstawiała się następująco. Wśród kobiet triumfowała na pierwszym miejscu Iwona Podkościelna i Aleksandra Wnuczek z KKT Hetman Lublin. Na drugim miejscu plasowała się Izabela Hilar i Magdalena Przeworska z OKS Warmia i Mazury Olsztyn. Na trzecim miejscu była Anna Dudzikowska i Aleksandra Stańczak z OKS Warmia i Mazury Olsztyn. W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce zajął Marcin Polak i Michał Ładosz z KKT Hetman Lublin. Drugie miejsce Piotr Kołodziejczyk i Paweł Kowalkowski z OKS Warmia i Mazury z Olsztyna. Trzecie miejsce Przemysław Wegner i Piotr Czopek z Razem Poznań. Klasyfikacja generalna wśród kobiet przedstawiała się następująco. Pierwsze miejsce Iwona Podkościelna i Aleksandra Wnuczek z KKT Hetman Lublin. Drugie miejsce Anna Dudzikowska i Aleksandra Stańczak z OKS Warmia i Mazury Olsztyn. Trzecie miejsce Izabela Hilar i Magdalena Przeworska z OKS Warmia i Mazury Olsztyn. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce Marcin Polak i Michał Ładosz z KKT Hetman Lublin. Drugie miejsce Piotr Urbanowicz i Michał Wyżlic z OKS Warmia i Mazury Olsztyn. Trzecie miejsce Piotr Kołodziejczyk i Paweł Kowalkowski z OKS Warmia i Mazury z Olsztyna. Uroczystego wręczenia medali i pucharów dokonał starosta powiatu kłodzkiego i reprezentująca burmistrza Kłodzka Teresa Ludwin.
Bardzo jesteśmy zaszczyceni, że chcieliście u nas tutaj gościć, chcieliście zakończyć, chcieliście również tutaj dekorować uczestników. Bardzo wszystkim Państwu gratuluję, podziwiam za tą moc, za tą siłę i życzę wszystkiego dobrego w imieniu tutaj zarządu, organizacji, całego powiatowego środowiskowego domu samopomocy, której pracownicy też przyszli, żeby Państwa tutaj ugościć i być razem z Wami. Wszystkiego dobrego na dalsze lata. Zawsze jak mówię, że idę na wyścig kolarski osób niewidomych, to mi po prostu patrzą na mnie jako zdziwieni. No ale wiadomo, jeżeli osoba niewidoma czy słabowidząca jest z tyłu, z przodu, jeżeli to jest tandem, no to jest osoba, która kieruje naprawdę. Natomiast wyniki mają niesamowite. Tak jak to, jak potrafią wjechać na przykład, bo to były 3 etapy po powiecie i potrafili wjechać na czas z Dusznik do Zieleńca, no to każdy, kto tam jechał tą taką krótszą tak zwaną trasą, no to wie, jaki to jest podjazd. 10 minut to jest niewiarygodne. Robią naprawdę piękne wyniki, mamy tu mistrzów świata, więc myślę, że, no, że warto wspierać po pierwsze sam sport, a po drugie sport zwłaszcza osób niepełnosprawnych, bo to jest coś, co pomaga wrócić do zdrowia, ewentualnie żyć normalnie w społeczeństwie. Jakie plany na przyszłość, czy za rok również Państwo będziecie organizować taki wyścig? Powiem tak, no, ja zawsze mówię, że zorganizowanie wyścigu no, jest bardzo ciężka, jest to bardzo trudna sprawa, wymagająca dużo pracy, dużo zdrowia, jest dużo stresu przy tym. I tak jak kończymy ten wyścig, no to w początku już chyba wystarczy tych wyścigów, bo to szkoda zdrowia, ale no, kiedy przychodzą zawodnicy, potem jest zgrupowanie, no przydałby się ten wyścig, bo ten wyścig jednak fajnie, no może zorganizowany, dobrze, no przyda, bo tych wyścigów nie ma dużo, no to tak jakoś człowiek ulega i pewne te plany będą na przyszły rok, będą wyścigowe. No pożyjemy, zobaczymy, jak będzie z środkami, no.